Kiedy temperatura spada w dół, warto pamiętać o osobach bezdomnych. Szukając schronienia i ciepła, często ukrywają się w pustostanach, na dworcach czy ogródkach działkowych. Dlatego też w czasie zimy policjanci jeszcze częściej patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Dzięki temu życie 64-letniego mężczyzny zostało uratowane. Mężczyzna leżał w jednym z pustostanów na terenie gminy Ścinawa. Nie był niczym okryty, nie miał na sobie ani kołdry, ani koca, miał jedynie rozpiętą kurtkę. Nie reagował na wezwania policjantów, dlatego też funkcjonariusze natychmiast sprawdzili jego funkcje życiowe. Okazało się, że ma wyczuwalny puls, oddycha, jednakże nie mógł otworzyć oczu, nie był również w stanie nic policjantom powiedzieć. Mundurowi natychmiast okryli mężczyznę kocem termicznym i wezwali karetkę. Po przyjeździe karetki pogotowia i zbadaniu tego mężczyzny okazało się, że jest w stanie hipotermii zagrażającej jego życiu i zdrowiu. Został zabrany do szpitala. Na chwilę obecną jego stan lekarze określają jako dobry. Życie mężczyzny udało się uratować w ostatniej chwili. Policjanci nie przestają apelować do mieszkańców, by nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy szczególnie w czasie tych mroźnych dni mogą potrzebować pomocy.